Jeden z pierwszych rozładunków w Bolonii. Pod najnowszym filmem Ubartasa, pozdrowić. Tutaj tankuję 250 litrów. 500 zalane i powinno wystarczyć. Zaparkowałem na parkingu, idę się zgłosić do biura. No i tutaj mi, słuchajcie, kolega podpowiedział, że mam nie zjeżdżać tutaj jakby na budy, tylko jechać cały czas prosto. No, tu widzicie, jest drogowskaz w lewo, a my musimy jechać tak jakby dalej tam prosto. Pewnie i basen jakiś tam jest, cudawianki. A właśnie, była coś mowa o drugiej bramce i jest druga bramka. Działa. Siemanko! Siemanko widzowie, siemanko YouTube. Widzimy się, słuchajcie, po małej przerwie. Widzimy się po takiej przerwie przez zmęczenie, a zmęczenie było dosyć konkretne, bo jesteśmy we Francji, słuchajcie, ale jak tu się znalazłem, to już wam opowiadam. Jak znalazłem się we Francji, już wam mówię. Słuchajcie, zakończył się ostatni vlog rozładunkiem w Londynie. Mega duże zmęczenie, mega potężne zmęczenie, które jeszcze dodatkowo prawie dostałem zdjęcie z fotoradaru. Ale się udało. Dobra, tu jest 8 dych, a nie 9. Panie! Panie! Słuchajcie, dobra, wracam do tematu, bo odbiegam jak zwykle sytuacjami, które teraz są. Dobra, rozładowaliśmy tam ten towar, mega zmęczenie. Pojechałem się wypauzować na Turoku. Dostałem kolejne zlecenie wrócić do Larkhall po rybę. Wróciłem, słuchajcie, z powrotem do Larkhall, załadowałem z powrotem rybę do Bolonais-sur-Mer. Nic by nie było w tym dziwnego i pewnie byście mieli vloga, gdyby nie fakt, że była to nocna robota, która była konkretnie wymęczająca. Naprawdę byłem wykończony pod takim względem, że słuchajcie, w tamtą stronę do Larkhall pojechałem nocą, w dzień się wypauzowałem, w dzień tam spanie, to jest, wiecie, masakra po prostu. Cały czas ktoś jeździ, jeszcze stałem na drodze, nie było miejsca na parkingu, w środku stałem na drodze. O matko, powiem wam, że niesamowicie się umęczyłem, niesamowicie. No ale słuchajcie, już wam mówię dalej. Załadowałem ten towar z Larkhall do Francji. No i stamtąd oczywiście już nagrywałem vloga, tak? Mówię, nie no, nie może być tego przeskoku. No i nagrywałem, słuchajcie, wszystko ładnie, pięknie szło. Dojeżdżałem do Francji, sprawdzam kamerę. Kamera nie nagrywa dźwięku. Mówię, oby tylko to, co tutaj nagrałem we Francji, oby tylko to. Patrzę, cały materiał od Larkhall tutaj jest nienagrany. Po prostu nieme filmy, zero dźwięku, kompletnie nic. Nieźle, mówię, nieźle. No i tak się zakończyła trasa nagrywana, bo później już też nie nagrywałem. Przyjechałem na parking C4T, zostawiłem naczepę, bo nie doleciałbym już z Eurotunelu do Bolonais-sur-Mer na Civep, więc poleciałem na Transmarka, zostawiłem tam naczepę. Moją naczepę zabrał mój kolega z firmy, który pojechał, zrobił mi teraz odprawę, wczoraj zrobił mi odprawę tego towaru. No i na dzisiaj jest rozładunek, słuchajcie, na dzisiaj jest rozładunek i właśnie tam jadę, słuchajcie, do Bolonais-sur-Mer zabrać swoją naczepę i rozładować, czyli plan na teraz jest rozładunek tego towaru, co nie? Mam nadzieję, że to jakoś składnie opowiedziałem, bo też jeszcze nie wrócił mi skill myślenia, bo jestem naprawdę wymęczony, zmęczony, okropnie wykorzystany do jazdy nocnej. Teraz jest 4:21, to może nie jest jakaś nocna robota, ale jednak to też nie jest wczesna pora, więc musicie mi wybaczyć moje jeszcze zmęczenie. Jestem mega naładowany energią, taką, wiecie, siłą do działania, ze względu na to, że dostałem już kolejne zlecenie po tym i jadę w nowy kierunek, pierwszy raz tam jadę, będzie nowy prom na kanale, nowe miejsce, nowe państwo, jeszcze tam nie było mnie, przynajmniej. Także no jestem mega zadowolony, mega zadowolony. Co to będzie, to zobaczycie zaraz. I co, bierzemy się do roboty i lecimy, słuchajcie, lecimy do Bolonais-sur-Mer po naczepę i na rozładunek. I naczepa, proszę państwa, odebrana.
można jechać na rozładunek. Oczywiście fitosanitarne badanie też jest zrobione. Jestem, słuchajcie, na miejscu. Się wydruk właśnie robi. Jeden z pierwszych rozładunków w Bolonii, ze względu na to, że ja już fito miałem zrobione wczoraj. I tak jak widzicie, pod rampami praktycznie nic nie stoi. Gdzieś tam może jakieś załadunki, wiecie, do lokalnych sklepów. Ale tak to, bo tutaj jest okolica z rybą. Wszędzie tu jest ryba, wszędzie tutaj praktycznie zabierają rybę. Zobaczcie, fish. Tu gdzieś jeszcze widziałem. Tutaj ten direct ocean na pewno też jest z rybą. Tu ja też rzucam rybę, tutaj no raczej też macie z jakąś rybą. Wszędzie gdzieś tutaj są po prostu firmy z rybą. Także no, ludzie czekają na fito, słuchajcie. Tutaj ogólnie, jak przyjeżdżacie, jakby ktoś przyjeżdżał, a to ci, co przyjeżdżają, to wiedzą, że tutaj zawsze jest młyn. Zawsze. Mnóstwo ciężarówek, ruch jak w Paryżu na giełdzie. Także no, jest co tutaj robić. Trzeba naprawdę nieźle uważać. I sobie przyjrzyjcie sobie się, jakie są rampy. To są takie rampy, które się tak naprawdę, o, tam jest linka, która podwiesza kawałek blachy, tak naprawdę opiera się o samochód i zdejmują, ładują i takie tam dziwne akcje się robi. Udało mi się umyć tutaj naczepę, a idę teraz prysnąć taki antyzapach na naczepę. O, tutaj jeszcze na końcu trochę zostało tego syfu. Ale tutaj rampa leżała, także ciężko było tutaj wybrać, ale tam w miarę czysto, dało się opukać, jest git. Kurde, muszę się przyzwyczaić do prawostronnego ruchu, bo kurde, po tej Anglii trochę pojeździłem i cały czas mi z bani wychodzi, że powinienem się trzymać prawej strony, a nie lewej. Ale do opanowania sytuacja. Dobra, słuchajcie, właśnie możecie sobie zaobserwować tutaj bardzo dużą strefę przemysłową Polonais-sur-Mer. Skręć w lewo, następnie skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjazdem. Okropna miejscowość, jeżeli chodzi o mewy. Mnóstwo, po prostu tysiące mew, które mordy drą niesamowicie. Skręć w lewo, niesamowicie. Skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjazdem. W lewo na rondzie, jasna sprawa. Tutaj, słuchajcie, w tej miejscowości, żeby nie te mewy, to może by było nawet spoko, ale te mewy to tak drą te gęby. Człowiek by się czasami chciał wyspać, to nie idzie, bo drą się w niebo głosy. Dobra, słuchajcie, nie zajmuję się już tutaj Bolonais-sur-Mer. Jadę, słuchajcie, gdzie? Tankować diesla. Jadę tankować diesla w Calais. Muszę się skupić, słuchajcie, ja tutaj jak jeżdżę, to kurde, staram się, wiecie, żeby tam po krawężnikach nie latać i tak dalej. Także przy zakrętach muszę troszeczkę skupić się bardziej na jeździe niż na gadaniu. No ale jestem, dobra. Co? No, tankowanie na tym Shell Truck Only, który jest w Calais. Wiele osób na pewno wie, o którym Shellu mówię. Tam jadę, słuchajcie, podtankować diesla. I lecę na załadunek. Załadunek 220 km. Już tam kiedyś ładowaliśmy, także mniej więcej. Znaczy, tak mi się wydaje. Po zdjęciach firmy kojarzę tą firmę, kojarzę ładunek. Tyle, że wtedy jechaliśmy do UK, a teraz jedziemy do. A teraz jedziemy do Szwecji. Słuchajcie, dobrze słyszeliście. Powiem wam, że spoko. Nigdy nie byłem. Ciekawi mnie wszystko, co tam jest. Oglądałem filmy Oczyma Podwójnej, gdzie jeżdżą właśnie w podwójnej obsadzie na Szwecję czasami i obserwuję, no to fło, mega okolica. Dodatkowo słuchajcie, mega okolica, mega, wiecie, fajne państwo do jazdy. I co chciałem wam jeszcze powiedzieć, oglądałem też filmy Bartasa, który cały czas, słuchajcie, opowiada o Szwecji bardzo dobrze, cały czas chwali sobie jazdę, chwali sobie, co tam się znajduje i tak dalej, jak się jedzie, kontakt z ludźmi, relacje, wiecie, na rozładunkach i tak dalej. No coś pięknego, no z opowiadań wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Sam chciałbym tego doświadczyć, tej pozytywnej energii od Szwedów. No zobaczymy, czy to się uda. Myślę, że
powinno. Ale zobaczymy, słuchajcie. Ja jadę teraz pierwszy raz w ogóle na Szwecję. Pierwszy raz, pierwszy raz w życiu w ogóle będę na Szwecji. Ani ciężarówką, ani w czasach, kiedy jeździłem na busie, nie miałem tej okazji tam pojechać. Teraz będzie mój to pierwszy raz. Także zobaczycie moje wrażenia ze Szwecji. Także no, kurde, no co tu dużo gadać. Naprawdę zapowiada się ciekawa droga. Dodatkowo będzie pierwszy raz na moim kanale tam prom, który płynie. TT Line? Jakoś tak chyba, bo już też dostałem SMS-a skąd dokąd, ale to wam później pokażę wszystko. Chyba tak, chyba był nazwa TT Line. Nie płynąłem jeszcze tym promem. Nie wiem, ile czasu on płynie. Wszystko też się dowiem na miejscu, ale to mówię, będę wam pokazywał już po kolei. Nie chcę tak wyprzedać faktów, żeby nie wyszło, że zapeszę czy coś, no bo to też by było lipa. A tak w ogóle to możecie w komentarzach pod najnowszym filmem u Bartasa pozdrowić go ode mnie. Bartek lubi takie akcje pod tytułem właśnie jeśli widzowie wpadną do kogoś na kanał i tam pozdrowionka ślą, więc ja wiem, że raczej powinien się ucieszyć z tego, że ktoś tam go pozdrowi. No i ja go pozdrawiam bardzo serdecznie i możecie mu te pozdrowienia po prostu ode mnie przekazać. Na pewno mu się zrobi bardzo, bardzo miło. Także słuchajcie, ja lecę i widzimy się po drodze. Właśnie dojeżdżam do stacji benzynowej i za chwilę będę tankował. Tutaj się paliwko tankuje. Zobaczcie sobie, jaka cena. Jak się Mieczysław ładnie prezentuje. Tutaj tankuję 250 litrów. Podejrzewam, że resztę dotankuję sobie gdzieś tam na jakimś autohofie w Niemczech. Po prostu będzie taniej. Po samym znaku widać, że trzeba uważać na imigrantów. Zatankowane i można jechać dalej. I jeszcze bilet trzeba wydrukować. Aktualny. Z piątki. Jest. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o trasę. Teraz na załadunek. Jedziemy tutaj pod granicę z Belgią i tam sobie załadujemy towar. 177 km do miejsca załadunku. Zaraz za manem w oddali widzicie, na górze jest taki numerek 60. Ja mam numer 62 i jak się zmieni, to mam podjechać pod bramę. Na bramie mnie zważą, pustą naczepę, później mam na pewno się poubierać w takie kubraczki białe. One zasłaniają całkowicie ubrania, kask, okulary, buty, długie spodnie i tak dalej mam poubierać i z takim zestawem obserwować na rampie załadunek. Wyjeżdżam, proszę Państwa. 21 ton towaru załadowane. Musiałem być na załadunku, w sensie obserwować, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. No i byłem. No i byłem, słuchajcie. Musiałem być poubierany, długie spodnie, długa bluza, kamizelka, okulary, kask. Na końcu drogi skręć w lewo, następnie na końcu drogi skręć w lewo. Kask, kurde, wszystko musiałoby być, wiecie, zabezpieczone musiałem być po zęby, okulary, jeszcze tu mam, o, okulary, życie. Ale bardzo miła obsługa, naprawdę, nie spodziewalibyście się. Znaczy, na Francuzów nie ma co narzekać, jeśli chodzi o takich ludzi, szczególnie kobiety są zazwyczaj bardzo miłe. I pomału sobie wyjeżdżamy już na autostradę. Po 400 metrach trzymaj się lewej strony, następnie pojedź autostradą. Dokładnie, dokładnie tak. 865 km, słuchajcie, mamy do promu, do Rostocku, bo płyniemy właśnie z Rostocku. Jak dobrze pamiętam, miejscowość w Szwecji, Trelleborg, coś takiego. Nie, no mówię, ja tam nigdy nie jeździłem po Szwecji, więc nawet nie wiem skąd, dokąd się pływa. Wiem, że można płynąć z Polski nawet. Trzymaj się lewej strony, następnie pojedź autostradą. Ale ja z Polski też nie wiem, skąd tam pływają.
Jedź A2, E19, kierunek Lierz przez 49 km. Także za dużo wam nie opowiem o tym, co będzie, bo sam będę robił to pierwszy raz. Także testujemy pewne rozwiązania, zobaczymy widoczki, jakie będą z promu. W końcu będziemy płynąć promem. 6 godzin, podobno 6 godzin. Tak mi powiedział spedytor, że około 6 godzin się płynie. No i dobrze, no zobaczymy, czy będzie kajuta, czy będę sam w kajucie. Mam nadzieję, że tak, bo nie lubię być z kimś. Bym się zdenerwował bardzo, jakbym był z kimś. Nie wiem, poszedłbym spać chyba na krzesełka. Nie lubię spać z kimś w pokoju, także w sensie obcym, tak? Bo jeżeli tam mówimy to o mojej żonie, no to bym z chęcią z nią spał w kajucie. Ale tak, jeżeli chodzi o innych obcych ludzi, to nie za bardzo. Jakiś koreczek przed nami. A już jesteśmy w Belgii. O, w ten sposób może jeszcze, bo nie mówiłem. Jesteśmy już w Belgii. W sumie od miejsca załadunku do Belgii to było, nie wiem, 3-4 km. Może z 5. Także bardzo blisko. A słuchajcie, mam załadowane Mausery. Nie wiem, czy to widać, a raczej nie na kamerze. Ale jak teraz przyhamowałem, to jeszcze dobrze się buja cały zestaw, bo te Mausery nie są pełne. One mają tak, no gdzieś ze 3/4 pojemności są wypełnione. Tak do 3/4. I powiem wam, że mocno bujają. Mocno bujają. Gdzieś jak się przyhamuje, czy w zakręt się wchodzi ostry, albo jakąś taką właśnie szykanę lewo, prawo, to czuć właśnie, że potrafi bujnąć, czy nawet czy to na lewo, czy na prawo, a jak się przyhamuje, to przód, tył, i nawet wiecie, przy jakimś takim stawaniu to czuć tam takie bujnięcia, jakby wiecie, coś tam wypychało. No ale niestety taki jest efekt, gdy jest właśnie płyn taki w tych Mauserach, już któryś raz to wiozę. Czy nie akurat to, ale Mausery, i wiem, że jeżeli nie są tak praktycznie do pełna zatankowane, to się z nimi później ciężko jedzie, bo czuć te bujanie. Teraz cały czas czuję te bujanie takie nie mocne, ale jednak czuć, tak? Jakiś kawałek taki, jak widzicie, kawałek robót drogowych. A tam coś wymieniają, widzę tutaj jakiś. Stoi HDS, jakaś kopareczka. Także takie zabezpieczenie bardziej przed wjechaniem tutaj w nich, nie? I mamy tunel. Tunel w Holandii. No, zgadza się. Jesteśmy, słuchajcie, w Holandii. Właśnie chwilę temu wjechałem do tego przepięknego kraju, płaskiego kraju. Jednego chyba z bardziej płaskich krajów, jakich byłem. Tutaj to w ogóle nic się dzieje, cały czas płasko, żadnych górek i tak dalej, ale dużo tuneli, dużo, bardzo dużo wiaduktów, mostków i tego typu rzeczy. Ale aż się oczy ciężko miały przyzwyczaić. No i co, słuchajcie, 677 km do portu. No, niestety dzisiaj tego nie zrobimy. Gdzieś tam będzie trzeba zrobić jakąś pauzę po drodze. Myślę, że z 11 godzin. I na pewno jeszcze jedną pauzę 45, żeby uruchomić sobie kolejną część mojej drogi dzisiaj. Ja mam dzisiaj wyjechany gdzieś koło chyba 6 godzin. Muszę później zobaczyć. Około 6 godzin mam wyjechane dzisiaj. Więc jakbym teraz na przykład zrobił tą pauzę 45, no to mogę sobie jeszcze tam te 4 godzinki do dychy polecieć, chociaż nie wiem, czy mam w ogóle dychę. Wydaje mi się, że powinienem mieć, ale też do końca pewien nie jestem, chociaż nie wiem, czy nie wykorzystałem ostatniej dychy jadąc właśnie z Anglii do Francji. No, możliwe. Możliwe, że tak. Nie wiem tego na 100%. No, tak rozkminiam. Później sprawdzę, gdzie muszę stanąć, żeby zobaczyć. I tak jak widzicie, właśnie wjechałem do Niemiec, a opuściłem Holandię. No i ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy. No jestem na drodze numer 40.
jeszcze nie znam tam, kurczę, dalszej części mojej drogi. W sensie widziałem ją na nawigacji, ale jakby nic z niej nie wydedukowałem. Może wam pokażę tutaj mniej więcej, jak to będzie przebiegało. Zaraz się tutaj nawigacja trochę rozświetli, może wam to będzie więcej mówiło. A jak się gdzieś tam zatrzymam na pauzę, to wam pokażę to może dokładniej. Wydaje mi się, że tutaj właśnie ta droga, która idzie zaraz, jest to droga właśnie numer 1. Tak jak jeździłem chyba na Danię. Chyba tak. To była droga na Danię, tam też tą jedynką się leci. I później tam się leci na... No w zależności, czy będzie się jechało na prom z Puttgarden, czy będzie się leciało na mosty. A ja lecę do Rostocku. No, tam w okolicy Hamburga będę właśnie odbijał w stronę Rostocku i gdzieś tam w stronę kraju, w stronę tam Szczecina, ale wcześniej odbijam właśnie na Rostock, na port w Rostocku. Na tacho została mi teraz godzina czasu jazdy. No i jak zrobię sobie pauzę 45, jakbym teraz ją przykładowo zrobił, to ona mi o półtorej godziny wydłuży czas jazdy. Więc będę miał, jakbym teraz, no znaczy w tym momencie zostało mi oficjalnie 2,5 godziny czasu jazdy. Myślę, że gdzieś 180 km. Tak. Może się uda, co nie? Może się uda. Zobaczymy, co to będzie z parkingami. Jak będą wyglądały w ogóle parkingi dzisiaj. Sami wiecie, jak jest. To są Niemcy. Tutaj nie ma parkingów. Trzeba kombinować. No, po tej godzinie, no już teraz 16, myślę, że jeszcze ze 2 godziny to jest z takich realnych gdzieś tam czasów na znalezienie miejsca za dupami, gdzieś tam na tyłach parkingów. Może. Ale bardziej może w kierunku Autochowa bym się kierował, czy to będzie bardziej rozsądne. No, wiecie, 2,5 godziny nawet jakbym wyjechał, plus 45, godzina 16, teraz jest, to już mamy godzinę 19, no i godzinie 19 to już tak kolorowo to nie wygląda. Co nie? I mamy nieodłączny element każdego wyjazdu albo każdego przejazdu przez Niemcy, a mianowicie Stau. No i słuchajcie, tak jechałem i w końcu wyjechałem całkowicie ten czas, który miałem wyjechać, a miałem zjechać na tą pauzę 45, mówię, może ona mi coś tam jeszcze przedłuży, no ale tak stwierdziłem, kurde, nie mam miejsc po parkingach, jakby, bo nie mam czasu na dychę, to chciałbym opowiedzieć jeszcze, no i nie przedłużyłbym sobie półtorej godziny, a pół godziny. Więc to też jest bez sensu jechać. I kurde, zostaję tutaj. Nie mam już więcej jazdy. Pół godziny nie opłaca się wyjeżdżać, bo tylko sobie zaszkodzę, a nie polepszę. No i co? Zostaję na parkingu. Szykuję się do kąpania. Zaraz pójdę sobie, ogarnę jakiś prysznic. Zrobię sobie pauzę 11 godzin. Choć w sumie mogę zrobić 9, bo mam jeszcze 9. No może 9 zrobię, zobaczymy. W sumie długo pracowałem się. Nawet nie wiem, czy ona i tak mi nie zejdzie, ta 9. Słuchajcie, dzisiaj o którym o 4 startowaliśmy. Nie, no to o 4 to jeszcze jest czas. W sumie to się zmieściłem w 13 godzinach pracy, także mógłbym sobie zrobić 11 i po 11 jechać. Ale zobaczę jeszcze, jaka tam odległość zostanie do promu. Zobaczę, bo też miałem na którąś tam prom zabukowany, to nie wiem, jak tam jest. Tam jakoś na godzinę trzeba przyjechać, także trzeba będzie kalkulować i ważyć minuty. No nic, słuchajcie, ogarniam się i widzimy się rano. I dzień dobry państwu, o poranku. Słuchajcie, kurczę, wstałem o godzinie 2, jest 2:50. Wyszykowałem się do jazdy, do wszystkiego. A dlaczego tak rano, byście się mogli zapytać? No, no dlatego rano, że teraz w Niemczech jest zakaz wakacyjny i nie można sobie tak jeździć, jak się chce. No i w soboty od godziny 7 koniec. Parking warten do poniedziałku. No, bo w niedzielę też jest zakaz. I
I tu jest problem zasadniczy. No ale co? Co mam wam powiedzieć? No, trzeba jechać. Bo jedynka, którą będę jechał, też jest jakby objęta zakazami. No. Oczywiście nie wszystkie drogi są objęte zakazami. Dałoby się to ominąć. Już nawet patrzyłem sobie po mapie, jakbym to mógł przekalkulować, ale po prostu nadrabiałbym kilometry. Kilometry bym nadrabiał. Dlatego też no co? Szykuję się. Jedziemy. I jak Państwo widzą, dzień wstał do życia. W końcu się zrobiło troszeczkę widniej i można do Was się odpalić. Bo wcześniej się nie odpalałem, mówię, ciemno jest, nic nie widać. Mówię, co ja Wam tutaj będę pokazywał. Zegarek, kuźwa. No właśnie, a propos zegarów, rezerwa jest, trzeba będzie gdzieś zatankować. No ale to gdzieś po drodze się znajdzie jakiegoś autohofa i się tam zatankuje. Słuchajcie, powiem Wam tak. 360 km do celu. Idzie to tak w stylu dzirteka. W stylu dzirteki. No nie idzie to na odcinie, nie idzie, nie. Ale też nie ma co wyprzedzać tutaj akurat, bo cały sznur tak jedzie, tutaj nie ma rewolucji, wyprzedzanie tutaj nic nie pomoże. No ale dobra, spokojnie, można sobie lecieć. Nie wiem, do którego kilometra jest ten zakaz na tej jedynce, muszę sprawdzić, żeby się później na minę nie wpierdzielić. Do godziny 7 trzeba mieć na uwadze, gdzie się jest, żeby się na zakaz nie załapać. Ale myślę, że tutaj już przed bremą to na spokojnie będzie można lecieć. Jeszcze kawałek jest do bremy. Ale to spokojnie, słuchajcie, nie ma co się stresować. O, tu kolega sobie urządził wyprzedzanie, ale to bezsensowne. Cały sznur jedzie tego. I zobaczcie, jaka piękna pogoda. A przy okazji tankowanko. Światła się jeszcze nie zgasiły. Brałem kamerę, otwierałem drzwi. Się leje. Słuchajcie, cena o taka. Nie ma już lepiej. Powiem Wam, że przejechałem dosyć sporo stacji i w poszukiwaniu tańszej ropy, czy tańszego diesla. I to jest jedna z standardowych cen, jakie są. Taniej nigdzie nie znalazłem. Najtańszą, jaką widziałem, i to nie na stacji Shella, było to euro 39. Także nie za wesoło to wygląda, nie za wesoło. 500 zalane i powinno wystarczyć. Kotły zatankowane, znaczy kocioł zatankowany i kawcia. Wyjeżdżam. Kawcia na niemieckich Shellach jest za free, także szkoda by było nie skorzystać. A teraz słuchajcie, wjeżdżam na parking, na autohofa. Godzina bezpłatnie. No. Robimy krótką pauzę 45 i lecimy już docelowo do portu. Jeszcze tutaj muszę jakiś bilet pobrać. Bilet pobrany, można wjeżdżać. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Szukamy jakiegoś dogodnego miejsca. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. No może być tu. Zobaczcie sobie, tak wygląda moja dalsza trasa. 241 km w stronę Hamburga, w stronę Lubeki, no i prosto do Rostocku, tak? Tak to się mniej więcej prezentuje. Myślę, że tutaj już nigdzie zakazu sobotniego, wakacyjnego nie ma, także spokojnie można sobie lecieć. Pauza wykręcona i słuchajcie, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy z pauzy. Proszę Państwa, tak jest.
i lecimy do Rostocku. Yerba zaparzona, kawka wypita. No, bardzo dobry plan, kuźwa. To jest, bym powiedział, idealny plan. Odpalam się do was, bo słuchajcie, jestem 84 km przed portem w Rostocku. Tak jest. Powiem wam, że się jaram niesamowicie. Dostałem niesamowitej energii i nie tylko dlatego, że wypiłem chyba ze 4 kubki yerby, tylko i wyłącznie dlatego, że będę robił to pierwszy raz. Gdzieś tam w głowie siedzi taka chęć tego zrobienia. Gdzieś tam siedzi to, że będę pierwszy raz w tej Szwecji, będę mógł w końcu zobaczyć, jak tam jest. Chociaż będzie to tylko kawałek tej Szwecji, to i tak coś tam zobaczę. Myślę, że gdzieś tam się nakręciłem na to wszystko i wszystkie inne aspekty, które gdzieś tam po boku są, nie interesują mnie. Ważne, aby tylko tam dolecieć i no i w końcu zobaczyć, co tam ta Szwecja dla nas przygotowała. Chociaż, kurde, ja w ogóle późno przypłynę, bo 15.30 jest prom i później 15.30, tak, z 6 godzin płynie. To ja będę późno. Będę przed 22. Będę w nocy. No ale słuchajcie, mało tego, że ja zjadę w Szwecji z promu, jadę sobie kawałek, ile tam sobie podjadę. I słuchajcie, lepszej sytuacji, robię tam pauzę 24 godziny. Także jak znajdziemy fajną miejscówę, to może jeszcze coś pozwiedzamy. No, zobaczymy, co to będzie. Nie mogę się już doczekać. No nie mogę się już doczekać. Ten prom, nowy prom na kanale będzie w końcu. Będzie można zobaczyć coś ciekawego, coś nowego, nie tylko Stenaline, kurde, P&O, DFDS. Co my tam jeszcze jeździliśmy? Pływaliśmy, znaczy się. Chyba nic. Nie, no tam z tego płynęliśmy z Portsmouth kiedyś płynęliśmy. Nie pamiętam, jaki tam był prom. Chyba też Stenaline. Albo może i nie. Zostało mi 13 km do portu i już czuję morze, już czuję morze. Ach, kurde. Jedźcie, nie zwalniajcie, co tu jedzie? Kurde, no. Rostock, wjechaliśmy do Rostocku. No, oficjalnie. Jestem w Rostocku. Zaparkowałem na parkingu, idę się zgłosić do biura, bo zapytałem tutaj kolegi na radiu, muszę się zgłosić, wziąć ze sobą dowód osobisty i informację, co wiozę, no to chyba wiem, co wiozę i tyle, dostanę jakiś bilet, jakiś skankod, później mam się udać na bramę i tak dalej, ale to wszystko za chwilę sprawdzimy. No i jestem, słuchajcie, tutaj w biurze, właśnie z niego wyszedłem, tutaj idziecie prosto, tamtymi drugimi schodami wchodzicie, tam jest biuro i tam są wymienione poszczególne firmy, które przewozowe, o, firmy przewozowe, które świadczą usługi właśnie promowe. Dostajecie taki bilet i skanujecie go gdzieś tam na bramkach. Tak to podobno wygląda, taką informację dostałem. Dobra, idę do Mieczysława i wjeżdżamy. No i tutaj mi, słuchajcie, kolega podpowiedział, że mam nie zjeżdżać tutaj jakby na budy, tylko jechać cały czas prosto, więc jadę cały czas prosto. A tutaj właśnie mijałem przed chwilą te biuro. Zobaczcie, jaki prom. No tam to już jest, kuźwa, kozak, nie? To jest hotel. Zobaczcie, ile kajut. Niesamowite, to jest jakiś pasażerski, ale jaki ogromny. Coś niesamowitego. Dobra, teraz tutaj coś trzeba ogarnąć. A dobra, widzę swoje TT Line, ale co jest? TT Line jest zamknięte. A nie, dobra, bo tam jest dla osobówek. Co ty, Adrian, odpierdzielasz? Tu są ciężarówki. Tu są ciężarówki, do bramek. No i tutaj pewnie trzeba będzie zeskanować ten kod, który dostałem na bilecie. Po 80. Działa. Teraz z tego, co pamiętam, to kolega mi kazał się kierować właśnie na TT Line. TT Line Trelleborg. Trelleborg. Kurde, jaka ciężka nazwa do wymówienia. Przejdź przez rondo i zjedź trzecim zjazdem E55. Dobra, w prawo. Tutaj też kolega mówił, żeby uważać, żeby nie wyjechać z portu, bo może być tak. No, tu widzicie, jest drogowskaz w lewo, a my musimy jechać tak jakby dalej tam prosto. Tak mi się wydaje, bynajmniej.
żeby nie popierdzielić. Ale ten prom jest wielki. Ale to nie, raczej nie tym, to jest jakiś pasażer, ten pasażerski. Skręć w prawo. Wycieczkowy bym powiedział. Pewnie i basen jakiś tam jest. Cudawianki. A właśnie, była coś mowa o drugiej bramce i jest druga bramka. Też trzeba zeskanować tutaj ten kod. Działa. Tutaj była taka informacja, że please line od 02 do 06 i na bilecie też taka informacja jest, także pewnie mam sobie po prostu wybrać, którą chcę, tak bynajmniej mi się wydaje. Zobaczcie, TT line, no i jest od 2, a jedynka jest tam przy samym tym do 06. No nigdzie pierwszy nie będę stał, także trudno. Nie, wybierzmy sobie którąś tą rajkę w końcu. Dobra, to pierwszą z brzegu sobie wybiorę. Znaczy numer 2. No i tutaj pewnie można zacząć już pauzę promową. Znaczy raczej na pewno można. Wyszedłem wam tutaj na zewnątrz trochę pokazać, nagrać. Ten prom jest naprawdę ogromny, kurde. Niesamowite, zobaczcie, nawet w kajutach są krzesełka takie zewnętrzne, na takich jakby balkonach. A tu sobie wypływa jakiś mały stateczek z portu. Tam widzę, jakieś śmigła są transportowane daleko. A tutaj pewnie przypłynie mój prom na tą rampę i pewnie z tej rampy będę wjeżdżał. Tam też stoi jakiś prom, taki mniejszy. Wygląda jak na zdjęciu, jak ten, co miałem nim płynąć, właśnie tym TT Line. No port, port jak port, ale kurde, jak blisko do wody. Fajnie, można sobie popatrzeć, jak tutaj praca w re. Coś fajnego. I na tle tego wielkiego olbrzyma zakończmy tego vloga. Mam nadzieję, że on się wam podobał, a jeśli wam się podobał, zostawcie łapę do góry, komentarz. Jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała moja podróż promem TT Line, zachęcam was do obejrzenia kolejnego vloga. Na pewno zobaczycie też kawałek Szwecji, którą uda mi się nagrać. Cóż, pozostało mi się z wami tylko i wyłącznie pożegnać. Na razie. Cześć!